Szanowni Państwo! Dzisiaj ponad 400 osób zarażonych koronawirusem. W dzisiejszym dniu ponad 50 osób zostało zarażonych. 900 osób jest hospitalizowanych, kilkadziesiąt tysięcy w kwarantannie. To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ogłaszającego stan epidemii w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, że stosując ustawę o chorobach zakaźnych, minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób, rolę w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać tę. Tą epidemię. Również w tym rozporządzeniu wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach, i tutaj zgodnie z tym, co już zapowiadał pan premier wielokrotnie, zostaną otwarte również w tych galeriach handlowych te sklepy spożywcze, apteki, środki czystości będzie również można kupić czy kioski ruchu. To jest ważne, bo przecież. Wiemy, że y, trudno jest funkcjonować w okresie kwarantanny i wiemy, że to jest dla wszystkich Państwa bardzo trudny czas i ciężki czas, ale z drugiej strony dzięki tej dyscyplinie, dzięki temu, że nie wychodzimy na ulicę, możemy uratować komuś życie. Możemy spowodować, że będzie respirator dla osoby starszej, że będzie miejsce w szpitalu dla. Chorego, i że zdążą wszystkie służby i zdążą lekarze, pielęgniarki, ratownicy diagności leczyć pacjentów i nie być sami zarażeni. Również uregulowaliśmy sprawy zwolnień. Wszyscy teraz wracający z kwarantanny będą w sposób bardziej uproszczony i łatwy uzyskiwali wszystkie te środki, które do tej pory mieli miały osoby kierowane na kwarantannę przez służby sanitarne. oraz w systemach zdrowia będzie wiadomo, który pacjent przez system eWUŚ, który pacjent powinien być w kwarantannie, jeżeli zgłosi się do lekarza. To jest oczywiście decyzja bardzo taka trudna ogłoszenie stanu epidemii w kraju, ale myślę, że obecna sytuacja Popatrzymy na wzrosty w krajach, takich jak Francja, jak Niemcy, jak Hiszpania, Włochy, popatrzymy na ilość osób, która umiera codziennie, to myślę, że te trudne decyzje, te ważne i niezwykle odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków no są tak naprawdę decyzjami ratującymi czyjeś życie. Jeżeli wiemy, że 99,5% osób w kwarantannie Zachowuje tą kwarantannę i jest w miejscu, w której powinni przebywać, to pokazuje, że Polacy są naprawdę narodem, który potrafi reagować w sytuacjach bardzo poważnego kryzysu. I za to wszystkim oczywiście Państwu dziękuję.